jak się czujesz tu na planie spotu twojej twarzy? Na planie spotu czuję się świetnie, chociaż jest bardzo gorąco dzisiaj i wszyscy płyniemy, ale czujemy się dobrze. No, jest to coś nowego, nowa przygoda, nowy projekt, więc zawsze to jest taki moment bardzo ekscytujący i cieszymy się. Stresujesz się trochę tą przygodą? Trochę się stresuję, szczególnie teraz właśnie pierwszym nagraniem, no bo tak to jest, że jeżeli czegoś się jeszcze nie zacznie, to tylko sobie wyobrażamy, jak to będzie, mimo że pracy jest dużo i trenuję ten głos, to no wiadomo, no po prostu nie jest to łatwa sprawa, ale uwielbiam się wcielać w różne postacie. Tutaj dodatkowo to, że możemy właśnie pracować nad tym głosem z Agnieszką Hekiert, że możemy bawić się tym. I to jest dla nas, słuchasz mnie? Czy się już wyłączyłeś? Tak pięknie mówisz, że cię słucham. Mam wrażenie, że już masz drugie pytanie w głowie i jak nie, za długo cię, gadam. Piękne słowa. Nie. Jest naprawdę fantastycznie i cieszę się, że możemy się tu rozwijać, że będziemy mogli przynosić radochę nie tylko nam, ale i publiczności. Mam nadzieję, oczywiście będziemy się starać. A jak się czujesz z tym, że do kolejnego programu wjeżdżasz jaka faworytka? I ludzie mówią, ona to wygra. No, wcale nie, mój drogi, ty nie tutaj nie prowokuj takich tematów, bo o, widzisz, znowu cię biję. Teraz nagrodą, ale ten pompon jakoś tak mnie... Ej, to jest pompon na mnie. Ten pompon skłania do tego dokładnie. Nie, ja tu nie jestem faworytką, tutaj są bardzo, bardzo mocne postacie z świata show biznesu i z świata teatralnego, więc myślę, że to po prostu będzie świetna edycja na dobrym poziomie i będziemy wszyscy się tak fajnie motywować nawzajem. No to czekamy, nie zabieram twojej przerwy, uciekaj, regeneruj się. Trzymaj kciuki! I trzymam kciuki, to jeden strzał pomponem jeszcze. Proszę. Dobra. Co? Ramię w ramię. I na policję. I bardzo wam dziękuję. Przyda mi się ten pompon. Dziękuję. Na męża. I też, na dzieci. Też. Na wszystkich. Na męża. Dzięki.